Myśli na każdy dzień. Święty Jan Paweł II, 22 czerwca. Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia, miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka. Solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.